przerwie wakacyjnej. Pierwszą wystawą jest wystawa Międzynarodowej Grupy JAK. Grupa ma swoją stałą bazę w Stuttgarcie. JAK to jest skrót od pierwszych liter imion. Jang Yong-myeon, Andreas Geiselhardt, Case Studies Sirnex. JAK tworzy pracę typu site specific do jakiegoś miejsca. Artysta JAK postanowił zająć się własną mitologią. Zamówił opowieść na swój temat pisarza irańskiego Hameda Tahiriego. Każdy rozdział był poświęcony jednemu miastu, w którym JAK już przebywał, i do poważnej części naszej wystawy został wybrany rozdział ze Sztokholmu, gdzie JAK wybiera literacką nagrodę Nobla. Autor otrzymał nagrodę za swoją ostatnią powieść zatytułowaną Jack. W tej chwili głos zabierze pan Jack. Przeczyta on fragmenty wspomnianej powieści, po czym wygłosi przemówienie. Jack, bezimienny bohater, izolując się od świata, poświęca całe życie zgłębianiu tajników cebuli. Pustka skrywająca się pod warstewkami cebuli jest tym, co nazywamy Bogiem. Bóg jest ukrytą pod warstwami kosmosu nicością. Mamy dwie sale, dwie przestrzenie i w każdej z tych przestrzeni bardzo istotny jest problem granicy między chaosem a uporządkowaniem, między zewnętrznym a wewnętrznym, co bardzo jest widoczne w tej pierwszej sali. Granicy rozumiane jako powierzchnia bezpieczna, poniżej której zanurza się w czymś, co nie jest jasne i widoczne. Jack twierdzi, że każda wystawa jest zupełnie inna, dlatego że oni się teraz dopiero kształtują. To są trzy jednostki tworzące tego jednego grupowego artystę. Za każdym razem po prostu następują zmiany, które prowadzą do zupełnie innych rozwiązań. Problemem tego świata nie jest odejście od religii, lecz to, iż najdrobniejszy szczegół naszego życia przeniknięty jest normami wyznaczonymi przez religię. W każdym mieście wznoszą się ku niebu meczety, kościoły i synagogi. Istnieje jedna religia, której zabrania się budowania świątyń, gdzie wierni mogą oddawać się modlitwie. Ta religia jest zabroniona. O czym mówię? Chodzi o ateizm. Maybe this is just an insulation from Jack. It works with the schizophrenic situation of Jack, that inside of Jack there are three artists, and maybe this is like a borderline from Jack. We have an outside situation, it's like chaos or like a biological system, and we have an inside situation, maybe we walk there, and the inside situation is totally different from the outside. The light is like pink. And if you wait a little bit, you see a teddy bear, like a mirage. And the teddy bear works a little bit with the idea that we are now in a process of a work with a psychologic doctor. Every part of Jack goes to this doctor, and maybe, for example, I go to this doctor and say, "Hello, I'm Jack," and to the next situation Kester, so Chang Yong goes to him and say, "Hello, I'm Jack," and we work a little bit with this situation that inside of Jack we are three different people with three different cultural situations, because Kester is from Lithuania, Chang Yong is from Korea, from Asia, and I'm from Germany, and we have three different cultural backgrounds, three different religions, so Jack is like a stranger person. Everywhere we go we are strangers, like an imported stranger, and we took some materials from every standard to the other, like a cultural import or export, and combine it together to an artwork like here.